Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Jeremia, a to jest kolejny dzień w szkole dla postaci z Brawl Stars, moi drodzy, na Minecraft mieście i dzisiaj wreszcie będziemy mogli wypróbować naszą nową szkołę. I moi drodzy, napiszcie w komentarzu, jaki jest wasz, moi drodzy, ulubiony zadymiarz z Brawl Stars, moi drodzy, koniecznie to napiszcie i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, moi drodzy, bo lecimy, moi drodzy, po tym wszystkim, co się stało, moi drodzy, po tym jak Minecraft ekipa nam wysadziła tą szkołę, to jest nareszcie trochę tutaj odbudowana już. Jestem bogaty. Czemu? Tak. Masz papier toaletowy, gdzie go dorwałeś? Gdzie jest papier? Jak on ma papier toaletowy? To w którym sklepie był jeszcze papier? Zaraz, chodź, ale Leon, musisz powiedzieć później, gdzie ten papier znalazłeś, bo to jest ciekawa sytuacja. Dobra, chodźcie, zobaczcie, trampolina mamy. Pamiętacie? Tutaj i zobaczcie, że mamy tutaj w ogóle już nowe rzeczy, będziesz tu od Viralda. Jak ich ukradliśmy? Pamiętacie? No pamiętam, pamiętamy, ale w każdym razie zobaczcie, ile już... Zobaczcie, ile szkoły już jest dobudowane, moi drodzy. Zobaczcie w ogóle, o panie dyrektorze, dzień dobry. Co tam? Mamy jakąś nową salę w ogóle tutaj, bo podobno nauczenie online. Tak, ale wy znowu przyszliście, ale już szkoła jest coraz bardziej zbudowana, już nabrała kolorów i w środku, i tutaj jest sala, która będzie, ona jeszcze nie jest gotowa, ona jeszcze będzie zmieniana, ale zapraszam. Ale zobaczmy po prostu tutaj, bo tutaj mamy w ogóle remont, moi drodzy, tu będzie nasza stołówka i są tutaj, moi drodzy, nowe lampy, mamy tutaj też nasze muffinki, tutaj automat do coli. Mamy też tutaj kolejną... Pamiętaj, gdy szkoła się otworzy, to ją okradamy muffinki. Dokładnie. I tu jest, a tutaj będzie gabinet. Taki duży gabinet? Wydałeś, człowieku, cały hajs na ten gabinet chyba. Dobra, idziemy dalej. Zobaczmy tutaj, zobaczmy, moi drodzy, będzie gra wrzutki. Tutaj o kibel nareszcie, będzie tutaj sracz. Po co komu biurko w kiblu? A to jest, a nie, to jest dobra, to jest za szczoteczkami, dobra. Wrzutki. Tutaj są nawet, ojeju. Nie sraj tutaj bić, co ty robisz? Bo, to jest bo. A dobra, to jest bo. Boże, ojeju, dobra. Dobrze, więc jest sala Dynamajka i zajmijcie już miejsca wszyscy. A to jest sala Dynamajka? Tego co... Ale jak pan może nazywać salę jego imieniem, skoro on wysadził naszą szkołę? No halo, no. To jest jakiś... Dobrze, ale jednak. Należy mu... Dobra, synki, chodź. Dobra, siadamy już w ogóle, czekajcie. W ogóle, dobra. Więc czego się dzisiaj uczymy? Zapewne ultów. Ale czyich? Przecież pan... Jakie ma pan kompetencje, żeby nas ultów uczyć? Przecież pan nic nie potrafi. Ja mam wszystkie ulty razem wzięte jako dyrektor. Tak, tak, chyba ult srania i sikania. Tak, tak, tak. Zawsze mam je wyciąć, proszę, nie będziecie mieć swojej. Dobra, dobra, dobra. Co to tam jedzie? Ktoś jedzie, panie dyrektorze, ktoś tam jedzie, niech pan zobaczy. Nie widziałem to jeszcze nigdy auta. Ktoś podjeżdża, jak nic do naszej szkoły. Ale kto to jest w ogóle? Przecież to nie jest żadna postać, no. Leon, ty nie śpi, ktoś podjeżdża. Chodźcie, idziemy, ktoś podjechał, panie dyrektorze. Ej, chodźcie, ktoś przyjechał, no zobaczcie, co to w ogóle ma znaczyć. Jakiś typo tu przyjechał. Dzień dobry? Dzień dobry, komornik, szukam dyrektora, czy komornik? Jak to komornik? Zaraz, nie, o co chodzi? Czemu komornik? Czy jest tu gdzieś dyrektor? No, jest dyrektor, tam jest dyrektor. Panie, a tu jest pan, panie dyrektorze, komornik. Ogólnie jest taka sprawa, że pan najprawdopodobniej nie płacił podatku, ponieważ kazał mi tu przyjechać i odebrać panu szkołę. Ja ona się dopiero buduje, jeszcze nic nawet nie ma. Co? Aż tak? Jak to? Szkołę nam zapiorą? Co to jest za typek? Ej, mam plan. Szybko bierzemy fundamenty szkoły i uciekamy. Dobra, czekaj, no jak? Ale panie komorniku, przepraszam bardzo, ale to jak to, co pan chce zrobić naszą szkołą? Powiedzieli, że mamy od was odebrać. Jeśli nie będziecie posłuszni, to mogę to zrobić nawet siłą. Jak to siłą? Przecież pan jest jeden, a nas jest ilu? Mamy jeszcze ulty, proszę pana, szkoła Brawl Stars się kłania. A może zadziała? Mnie to nie interesuje. A mnie też to nie interesuje, proszę pana. To jest moja praca i ja muszę zrobić to, co mi kazano. No i co pan teraz sobie myśli? I co pan, przychodził pan w lekcjach, proszę pana? I co pan sobie teraz myśli, że może pan po prostu podjeżdżać tak po prostu pod czyjąś szkołę i co, i po prostu ją zajmować? To jest placówka publiczna, proszę pana. Ale to nie był mój pomysł. Proszę pana, jak pan tutaj wejdzie, to Leonowirus się... No właśnie, proszę pana, poza tym jeszcze jakiś nakaz? Proszę pokazać nakaz sądowy tego, co pan tutaj ma. Niestety nie posiadam. No więc zobaczymy. Co zobaczymy? Nie. Panie dyrektorze, co pan zrobił? Panie dyrektorze, jak to jakie długi? Może pan coś nam wytłumaczyć? Szafki. No ja nie wiem, czy... Co najmniej $200. Jak to szafki? Miliard. Jak to... Pączkami to już co najmniej 1500. Jak to ty... Ale jak to pan chce to sprzedawać? Plus wszystkie jeszcze 12 piłek. Nie 15, to zaraz, kolejne 50. Panie dyrektorze, niech pan pozwoli na chwilę. Panie dyrektorze, chodź tutaj. Masz to teraz odkręcić. Co pan sobie myśli, tam teraz szkołę zabiorą? $30. No nie zabiorą, ja wszystko spłacę, tylko nie. No to jak to nie spłacę? Co? On już zabiera rzeczy. No to weźcie to zróbcie, zajmij go, Leon, szybko, zajmij go. Powiedz mu. Proszę pana,
Dobra, tak? Dobra, co robimy? Co robimy? Panie dyrektorze, jako akcję trzeba coś zrobić. Tak, co chciałeś mi pokazać? No, niech pan widzi, ile tu jest fajnych. O, całe pole do paintballa. Wyrzućmy. Ale pole nie! Proszę pana, no dobra, czekajcie. To pole jest tanie. Gdzie on jest? Gdzie oni są? Gdzie wy jesteście ze szkołą? Jak to pole do paintballa? On chce zająć? 34. Jezu, nie napiszcie, moi drodzy, co możemy zrobić z tym komornikiem? Jakim pole do paintballa? Proszę nie skakać z dachu. Co jakie pole do paintballa chcą nam zabrać? Nie zrobił tego. Nie, nie, panie, Penny, idź po spluwy, załatwimy tego typa, idź po spluwy. Ja mam pytanie, czy to jest bezpieczne, że wy jesteście dziećmi, a tu takie materiały są? Pana, niech pan dotknie, to jest wyszlifowane. Proszę, panie kochany, tak? Jeżeli, powiem wam, proszę pana, jeżeli pan chce z nami zadzierać, to się skończy tak, że my teraz przyjdziemy z giferu i pan będzie tam kopał sobie grób. A czy pan mi grozi aktualnie? Tak, grożę panu. Niech pan sobie wykopie zaraz grób, jeżeli pan stąd nie pójdzie, ma pan 10 sekund na pójście, albo kopie pan sobie grób, jasne? Okej, okay. Kolejne 5000 za groźby karalne. Co ty, panie dyrektorze, zrób coś z nim, nie wiem, zniszcz go. A takie pytanie, czy pole do paintballa też jest legalne w takim wieku? Tak, jest legalne. Twoje okulary są nielegalne. Wiesz co, wywalaj stąd streaminga. Wywalaj stąd komor... Panie komornik. Do widzenia, żegnamy pana, było niemiło, do widzenia. Wywalaj stąd, jasne? Jasne? No, idę do szkoły. Idę do szkoły. Jak to do szkoły? Co tu się... Jezu, my tak napiszę, co możemy robić. Dziękuję, pani mi przyniosła kartony. Jeden karton to myślę, że $20. To są kartony do rzucania. Nie, no zaraz. Leon, chodź tu. Dobrze, to ja idę wyceniać, ja idę już zabierać rzeczy. Ej, ludzie, mam plan! Dobra. Automat jest. Co robimy? Leon. Bierzemy sobie kole. Szybko, wszystko bierzemy do swoich domów. Jak to swoich domów? Całą szkołę? Przecież nie rozmontujemy całej szkoły, zwariowałeś? Ale rzeczy drogie. No jak to drogie? Przecież nie mamy tutaj drogich rzeczy, to jest budowa dopiero. Wejdźmy. Nie, jak, ale on nam działkę zajmie, nie rozumiesz tego, Leon? Landrynki. Dobra, ale robimy tak. To nie będzie rodzice kupią tą działkę. Dobra, robimy tak, słuchaj. Nie wiem. Pójdź tam w mieście jest salon samochodowy. Weź na swoim ulcie, pójdź tam i ukradnij jeden duży samochód. Bierzemy tego typa, wywieziemy go i zrzucimy go z budynku. Jasne? A on podsłuchuje. No idziemy! Idź tam i zdobądź auto, duże auto. Czemu w ogóle tu jest dziura w dachu? Bo się pytasz, panie komorniku, powiem panu wprost. My jesteśmy tylko biednymi uczniami z Pyrrhotu. Niech pan zobaczy, jestem Sandy, proszę pana. Ja mam ulta na przykład tutaj taką burzę piaskową. I chodzi o to, czy nie mógłby pan naprawdę, my to wszystko spłacimy, nie mógłby pan jakoś tam tego pomóc odroczyć, jakoś coś takiego. No bo wie pan, no my się nie mamy gdzie pójść, no Minecraft ekipa na pewno nas nie przyjmie. W mieście na pewno nie też nas żaden apartament albo hotel. Prosimy pana bardzo. Panie komorniku, proszę, czy jest cokolwiek, co może pan zrobić, żeby chociaż tutaj nie stracili tej szkoły teraz właśnie? No panie kochany, proszę. To jest, żeby pan dyrektor zapłacił wszystkie podatki. A jak to? Ale no pieniędzy nie mamy. No panie dyrektorze, ma pan jakieś ulokowania? Wie pan, damy pana córkę do adopcji, pan ją sprzeda na czarnym rynku i będzie mieli kasę. Co pan na to? O! Co? Bardzo dobry pomysł. A to dwie po prostu. A to dwie córki, panie dyrektorze. Tak, bardzo dobry pomysł. Upakuj. Dobra, w każdym razie, chodźcie. Leon, gdzie ty jesteś? Leon, dobra. Leon, gdzie on jest? Dobra, jedź. On chyba auto zajumał. Tak, to jest on. Panie komorniku, to zrobimy tak. Zabierzemy teraz pana takiego tajnego magazynu, gdzie mamy to wszystko, całą kasę. Mamy tam pokłady złota. Mamy tam po prostu tyle złota, że pan sobie upcha kieszenie jeszcze rodzinie panu rozda, okej? Okay? Czyli dobra. Mam wziąć rzeczy z magazynu, no, ale zostawić tutaj niektóre, tak? Więc zapraszamy pana tutaj do tego auta, tutaj zapraszamy pana, panie komorniku, tutaj tam musi pan wejść. To co, jedziemy do asortymentu, to ile proszę pana tam potrzeba tych pieniędzy? No myślę, że z $500,000. $500,000, co to jest pesteczka, $500,000, panie kochany, $500,000. Ej, a gdzie my idziemy? Zamknij się, Leon, nie pytaj. Jedziemy do naszego skarbca, o tutaj jest nasz skarbiec, pan zobaczy, tutaj mamy nasze pokłady pieniężne, tutaj zaraz podejdziemy tutaj do wejścia. No panie komorniku, no halo, no tutaj jest dla pana złoto, no panie kochany, no, przecież pan lubi złoto, tak, złoto. Ja mogę podwieźć. Fajne, chodź tutaj pan do tego domku, chodź tutaj. Dobra, moi drodzy, zaraz zobaczcie, co się stanie, ale dobra, chodźmy tutaj. Moi drodzy, zobaczcie, jesteśmy na samym szczycie wieżowca, weszliśmy tutaj, moi drodzy. Panie komorniku, proszę dzień pana. Dobry, jak panu się podobała tutaj podróż na górę? No, proszę pana, skarbiec, no to wie pan, bo jakby... No, była trochę ciężka, ja bym chciał cię zapytać, czy w ogóle masz prawo jazdy. No... A to ma pan do rzeczy, w ogóle co ma do rzeczy? Proszę pana, tutaj mam złoto. O. Tutaj mam dla pana złoto, ile proszę. Jest jeden. Ale jeszcze tak jakieś... A to jest podpisane! To jest... 250 000 złota jeszcze... 250 000, proszę pana.
A niech pan zobaczy jedną rzecz, widzi pan, powie pan taką ciekawostkę. Tutaj jest, proszę pana, hotel, hotel Marriott z taką, taką specjalną anteną. Tutaj, proszę pana, jest zasięg 5G. I wie pan co, powiem panu taką ciekawostkę, że jeżeli pan spojrzy w dół i pan wyskoczy, to tam będzie złoto. Proszę pana, ostatnie słowo, ostatnie słowo. Ostatnie słowo. Ale czemu ostatnie słowo? No, bo ostatnie! Oj, 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 pan komornik! Auto! Ej, czekajcie, czekajcie, stop, czekajcie, czekajcie, jak my stąd zejdziemy? Stop, moi drodzy! Nie, ja tutaj wchodzę, chodź tu. Ale tutaj nie ma zasięgu! Czekajcie! Jezu, moi drodzy, ja się boję stąd! Ja mam lek wysokości, a co dopiero jest to? Jeju, moi drodzy, nie, dobra! Ty chcesz stędy schodzić, Leon? Tak! Jezu, ale jak my stąd zejdziemy, moi drodzy, boże, jakieś... Jeju, jak my stąd zejdziemy, ja się boję, naprawdę... Co on zrobił? Gdzie jest Leon? Penny, gdzie on jest? Penny, gdzie jest Leon? Jeju, co to jest? Jeju, moi drodzy, na krawędzi życia! Co, jak my... A ty tędy chcesz zejść? Co? Ale czekaj, ja zaraz padam, muszę się zregenerować. Czekaj, Penny. Prawda, niedaleko zostało, ale boję się, że ten ostatni skok będzie zabójczy. Dobra, skaczemy, jeden. Właśnie zauważyłem, Leon, wiesz? Nie mogłeś zrobić lepszych... Ale ja jej budowałem! Kurczę, przydałby się Jean z swoim ultem ściągania. Dobra. Tak! Dobra, moi drodzy, w każdym razie to mógł być jakiś, moi drodzy, podstawiony człowiek Minecraft ekipy, ja na pewno w to wierzę. Ale w każdym razie, moi drodzy, najważniejsze, się go pozbyliśmy, nasza szkoła została ocalona, on chciał prawie... Pamiętaj o moich blokach, pamiętaj! No pamiętam o twoich blokach, pamiętam, spoko Leon, nie bój się. W każdym razie, moi drodzy, pamiętajcie też, że zawsze łapkę w górę i pamiętajcie też, by zostawić subskrypcję, moi drodzy, i pamiętajcie też, aby wbijać też na odcinki, moi drodzy, Minecraft ekipy.